Dzień dobry moi kochani, dzień drugi w Holandii i dzisiaj jesteśmy... Dzisiaj jesteśmy w Rotterdamie i jest już godzina druga, także troszeczkę sobie pospałam. Ale tutaj to jest troszeczkę inaczej niż z Dubajem, bo w Dubaju bardzo szybko się robiło ciemno, a tutaj jednak do 9 jest jasno, także można trochę pospać, tak żeby jeszcze później pozwiedzać. Także na razie będziemy jeść. Za nami jest taki Phlimarkt, to się chyba tak mówi, tak? Phlimarkt, tak mi się wydaje. Gdzie tam przejdziemy i później pozwiedzamy dzisiaj trochę Rotterdam. Także pokażę wam coś jeszcze innego. Rotterdam leży jakieś 62, 5 km od Amsterdamu i jest naprawdę ładnym miasteczkiem. Także zaraz sobie pójdziemy na spacer, ale na razie jemy. Jedzenie na dzisiaj to flamkuchen z boczkiem i cebulą i ekstra porcją holenderskiego sera i Czesa się cieszy. Jesteśmy przed miejscem w Rotterdamie, które nazywa się The Markt i tam w środku są takie przeróżne stoiska i podobno jest dużo bardzo świeżego jedzenia. I to jest ten budynek tutaj, a za nami jest ten cały rynek. Nie wiem, chciałabym wam coś z tego pokazać, ale jest tak dużo ludzi pomiędzy tymi straganami, że nawet nie dało się niczego nagrać, ale też są, widzicie tutaj, ubrania, jakieś podróbki, torebek, są różne sery, ryby i tak dalej, ale teraz na razie wchodzimy do środka. To wygląda od środka, patrzcie w ogóle jaki tutaj jest dach. I tutaj są przeróżne stoiska, także jeśli jesteście kiedyś w Rotterdamie, to tutaj warto jest przyjść. Tak, oto prezentuje się to z góry. Patrzcie, ile tutaj jest ludzi. I oni sobie tutaj po prostu albo stoją przy tych stoiskach, albo siedzą tutaj na górze i kupują to jedzenie. Ja bym tutaj mogła spędzić cały dzień, cały tydzień i próbować po prostu jednego stoiska za drugim. O, niesamowite miejsce. Przypomina mi to troszeczkę właśnie takim market, w którym byłam w Madrycie. Nie pamiętam imienia, ale to jest w sumie też coś takiego samego, że w środku jest tyle różnych stoisk i różnego jedzenia. Nadal cały czas jesteśmy w mieście w Rotterdamie, ale musiałam sobie na chwilę usiąść, bo jest ono tak ogromne. Jest tutaj tyle sklepów, że to jest po prostu niemożliwe. Myślałam naprawdę, że u mnie we Frankfurcie, jak się idzie na tą ulicę Zeil, gdzie są te wszystkie sklepy, to że ona jest długa, ale to, co tutaj się dzieje, ja tego się nie spodziewałam. Tutaj też w Rotterdamie jest, uwaga, uwaga, największy H&M na świecie. Taka mała ciekawostka. I teraz sobie troszeczkę siedzę, ale dostałam prezent i już wam pokazuję, co dostałam. Najlepszy prezent na świecie i w ogóle ten market, to miejsce, gdzie były te wszystkie stoiska. Czy to widzieliście? Jeśli lubicie jedzenie, jeśli jesteście w Holandii i naprawdę kochacie jedzenie tak bardzo jak i ja, to musicie tam pojechać, bo jest to miejsce niesamowite. I ogólnie się wszyscy na mnie patrzą, bo nikt tutaj nie jest przyzwyczajony do ludzi, którzy chodzą z kamerą. Jeszcze mam mikrofon doczepiony z kamerą przed swoją twarzą, także każdy się na mnie patrzy jak na jakąś wariatkę. Nikt nie wie, co ja robię, ale no okej, nie szkodzi, prawda? Tutaj dostałam taki cudowny, mały prezent w postaci makaronów. I patrzcie, jakie one są ślicze, ten niebieski i ten czerwony. Takich to nawet w La Durée widziałam. A tu jest słony karmel, to jest czekolada, wiśnia, a to jest lawenda. I zaraz spróbujemy, jak to smakuje i coś czuję, że dzisiaj znowu będę miała szok cukrowy. Będziemy próbować makaronów i najpierw spróbujemy tego niebieskiego, bo jestem bardzo ciekawa, jak smakuje makaron o smaku lawendy. Tak to się mówi w ogóle po polsku, zapominam cały czas tych słów. Smakuje cynamonowo. Nie jak lawenda, jak cynamon. No, tego zjemy sobie teraz. Mój ulubiony smak. Mój kamerzysta się cały czas ze mnie śmieje. Słony karmel. This is perfection. No, you have no idea. Muszę powiedzieć, że są bardzo dobre w smaku.
ale makarony w Paryżu w La Dury jeszcze lepsze. Także to są ok, ale jednak Paryż wygrywa. Gdzie są makarony? Gdzie są makarony? Prawie tak sama wielka miłość jak plaża, makarony. Przepraszam, cały czas się patrzę tam. Czy w ogóle jestem ostra, ale wydaje mi się, że tak. Jedziemy na górę, taką windą za górę. I tutaj sobie siedzimy. I to się odradza teraz. Wow, obraca się. Rotterdam heeft daarnaast ook diverse bijnamen, zoals de Tina en de Rotterdam. Rotterdam is gebouwd in 1270. De geschiedenis van Rotterdam gaat bijna 8 in. Naprawdę nie jest fajną rzeczą. Zobaczcie jak ładnie. Super, prawda? To ja i Rotterdam. Plan na dzisiejszy wieczór jest taki, że wychodzimy i idziemy do kina na film Pitch Perfect 2. Kto lubi Pitch Perfect, to oglądał Pitch Perfect. Ja uwielbiam ten film i zawsze jak go oglądam, to chcę dołączyć do jakiejś takiej grupy a cappella. Ale później mi się przypomina, że ja wcale nie umiem śpiewać. Trudno, ale idziemy, bo ja już ten film widziałam, byłam we Frankfurcie w kinie na tym filmie, ale stwierdziłam, że chcę iść jeszcze raz, bo jest taki super. Także jeśli jeszcze nie byliście, albo jak nie oglądaliście w ogóle Pitch Perfect 1, to najpierw obejrzyjcie Pitch Perfect 1 i powiedzcie, jak wam się podobało, a później Pitch Perfect 2. To jest taki typowy w sumie amerykański film dla dziewczyn, taki wiecie, trochę kiczowaty, ale jest super. Super. Jesteśmy w kinie, tak wygląda bilet i w ogóle jest troszeczkę inaczej niż u nas, bo bilety kupuje się... O, nie jest wyostrzone. Bilety kupujecie po prostu sami przy takich maszynach i można tylko płacić kartą. Czyli nawet nie ma tutaj żadnych okienek ani tylko takie maszyny. Patrzcie ile wyborów w kinie. Taki prawdziwy sklep. To jest wszystko. Po prostu wszystko możecie sobie na film kupić, co tylko chcecie. Chodźcie, wielkie. Szliśmy z filmu i nie wiem, możecie na pewno słychać muzykę, która tutaj leci przed wszystkimi salami. Tam jest w ogóle gdzieś na górze DJ. Tutaj możecie siadać. Tutaj są po prostu w kinie PlayStation do grania, jak czekacie na film, żebyście mogli grać. Tam są jakieś stoły, można na przykład podładować sobie telefon. No, fajnie, fajnie. Pięknie Rotterdam wygląda nocą, tam już mamy księżyc i tak naprawdę jest dużo ciemniej, ale nie wiem dlaczego na kamerze jest tak jasno. Tu jest kino. Ładnie, prawda? Licznie. Chyba, że sami się tutaj zatańczyć, tutaj taką scenę wybudowali. Normalnie jej nie ma. Chyba, że sobie będzie tańczyć, co wy na to? Mój przepyszny, cudowny ludzie dzisiaj na... się na dzisiaj z wami żegnamy, bo już... Co się dzieje? Tak jak wam już mówiłam, jest już przed 12 i ja idę spać, bo jutro chcemy jechać na plażę. I Czesa będzie na plaży. Mhm. Ale... Dobranoc. I tak jak wam mówiłam, kupiłam sobie tego... Trochę z nami pogadam, o. Kupiłam sobie tego loda właśnie w tej lodziarni, która jest tak mega tutaj popularna i gdzie oni te lody robią sami. I są naprawdę bardzo, bardzo dobre. I teraz muszę wam powiedzieć o czymś, o przeżyciu, które było przed chwilą, przed tymi cudownymi lodami. Byliśmy w takim barze i mój kolega zamówił coś takiego, co nazywa się... Muszę być cicho, bo powiedział, że mam o tym nic nie mam nie mówić. Co się nazywa? Peter Bolen. Takie bitterballen. I to są takie małe kulki. Ja wam zaraz tutaj wkleję taki filmik. Takie małe kulki w panierce. Coś
Myślałam, że będzie to coś podobnego do naszych krokietów i on mi powiedział, że w środku jest mięso i to się tak macza w musztardzie i później ja to ugryzłam. Tak to przegryzłam i tylko widziałam, jak to mięso się po prostu tak ciągnie. Czyli to wcale nie było jakieś takie normalne mięso, tylko zmielona jakaś taka pasta i to się po prostu tak ciągnęło i to było niedobre. Także jesteście w Holandii, no spróbować tego możecie, ale nie sądzę, żeby to wam smakowało. A jeśli ktoś był w Holandii, jeśli ktoś z was już to próbował, to proszę mi napiszcie w komentarzach, czy to lubicie, bo ja sobie naprawdę nie mogę wyobrazić tego, że oni tutaj tak to uwielbiają, co dla mnie było naprawdę, no nie było za dobre. Ja jestem dosyć wybredna, jeśli chodzi o jedzenie, ale zawsze próbuję tych nowych rzeczy. Ale to już po prostu było na moje smaki za dużo. A jeśli chodzi o film, to był super. Jeśli się dziwicie, Jessa, byłaś we Frankfurcie na Pitch Perfect 2, jesteś w Holandii, dlaczego idziesz do kina? Ale tak wieczorami, to co ja mam robić? Ja nie chodzę do klubów ani nic takiego, do barów raczej też nie za bardzo. A kino to fajny pomysł, bo jest taka fajna, prawdziwa atmosfera, bo jest się tam właśnie z ludźmi, którzy tutaj mieszkają. I powiem szczerze, że było to coś zupełnie innego niż kino w Polsce czy w Niemczech. Tak jak widzieliście, ta cała muzyka i w ogóle przed seansem w całej sali była muzyka i wszyscy ludzie tak sobie podśpiewywali, bo były takie popularne piosenki i każdy sobie tak podśpiewywał pod nosem. Także bardzo, bardzo fajnie, a film już wiecie, że go uwielbiam, także mogę wam tylko jeszcze raz go serdecznie polecić. A teraz idę już naprawdę spać, to znaczy zmyć tutaj resztki makijażu, umyć zębole i do spania. Także żegnam się z wami już od jakichś 3 minut, ale teraz już tak na serio. I widzimy się w następnym vlogu. Tak jak wam mówiłam, pocztówki już wysłane, ale będą następne, bo tak jak wam też mówiłam, jadę jeszcze do jednej europejskiej stolicy i tam też oczywiście będę nagrywać. Okej. Dobra, papa. Idziemy. Idziemy. Do spania. No, because you're laughing. Go now. Please? Yes.